cześć, witam Was w nowym vlogu. Tym razem sortowanie owoców w Holandii. Zobaczcie, jak jestem załadowany już. A jeszcze tu mają wejść 3 osoby. Więc słuchajcie, nie mam pojęcia, jak to się uda, ale będziemy coś próbować działać. Cały bagażnik prawie załadowany. Prawie, że załadowany cały bagażnik. Właśnie przyjeżdżam po kolejną osobę. Tym razem w tym odcinku, że tak powiem, wystąpią trzy osoby. W sumie ja czwarty. No. Trzy dziewczyny. O, właśnie brama mi się zamyka. Niestety nie zdążę. Chociaż może się wcisnę, żeby mnie nie przymknęła. O, idealnie się wcisnąłem. Więc ogólnie będą dwie Karoliny i Izabela. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Powiedzcie mi, jak to ma zmieścić się tu. Tu dwie Karole. Witajcie się, nie witajcie się, no to nie. Powiedzcie mi, ile tu jest tego. To był głupi mój głos, ale trudno. I tu jeszcze, na dachu. Dobra, pchamy jakoś. Ogólnie już się zapakowaliśmy. Samochód, mamy wszystkie 4 osoby, przynajmniej wszystkie 3. Już samochód siedzi strasznie mocno. A jesteśmy tak załadowani, że tu są rzeczy do końca załadowane i tu jest jedno miejsce w sumie. Więc nie ma wcale miejsca. Lodówka na środku, żeby jakoś tam dało radę cokolwiek się zmieścić. Z tyłu jest jedno miejsce. No, więc wyruszamy do Holandii tak załadowanym samochodem. Strasznie siedzi. Miejsce docelowe właśnie, jest po prawej stronie. Właśnie podjeżdżamy pod firmę. Pewnie będziemy mieszkać w barakach, ale zaraz się zobaczy. Ok, to już jesteśmy na miejscu. Mniej więcej rzeczy są wypakowane. Jechałem w nocy około 8-9 godzin, prowadziłem. No i snu miałem około 2-3 godzin, więc jest ciężko. Muszę się wykąpać na szybko, się przebrać, ogarnąć i się położyć spać, bo jest tak trochę kiepsko. Jeszcze Wam od razu pokażę, jak to wszystko wygląda. Tu mamy przedsionek. Tu jest wejście. Duwa, to jest nasza kanapa. Tego. Mamy nawet zmywarkę, to jest chyba rzadkość, chociaż może i nie. Kto wie. Zmywarka. Lodówka klasyczna. Piekarnik. Pokoje wyglądają w ten sposób. To jest jednoosobowy pokój. No, trochę ciasny, jakby nie patrzeć. Idziemy do następnego jednoosobowego pokoju. To też jest jednoosobowy pokój. Jest dokładnie taki sam jak tamten. No, widać, jest mało miejsca. Za to mamy tutaj dodatkowe szafy. Tu są dodatkowe szafy. Tu jest pokój dwuosobowy. No, tu już trochę sytuacja wygląda lepiej. Jest jedna szafa. Tutaj jest chyba boiler. Już będzie ślad. Tu jest boiler. Jak widać, tak dosyć nowoczesnie to wygląda, w sensie chyba w miarę nowy ten barak. Bo to jest barak. Później Wam pokażę, jak widać na podwórku, bo tutaj mnóstwo ludzi jest po prostu. No i nie chcę niektórych osób pokazywać. Tu ogólnie powiem Wam, że jest nowy sprzęt GoPro 10, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z jakości. Tutaj mamy suszarkę, pralkę i prysznic. No to w sumie tyle dobrze, że suszarka jest. Światło trzeba zmieścić. I tak to mniej więcej wygląda. Czujnik dymu też jest. Pokój, w sensie salon. To jest salon połączony z kuchnią. Jesteśmy po pierwszym dniu w pracy. Jest godzina 23 już prawie. Robiliśmy 10 godzin i 58 minut. Z tego tyle, co zapłacone mamy, to właśnie 10 godzin 50 minut. Przerwy niepłatne, więc tego nawet nie wliczam. Pracowaliśmy od 6 do godziny 21-22. Z tego względu, że przynieśli nas w inne miejsce. Musieliśmy dojechać w inne miejsce. Jeszcze do tego zjechaliśmy w inne miejsce i po prostu ta droga jest nieliczona. Zanim zaczęliśmy pracę jeszcze w tym drugim miejscu, to też trochę zeszło. Jestem strasznie zmęczony. Wczoraj się nie wyspałem, bo gorąco w baraku. W baraku zawsze jest gorąco. Przez całą noc jest po prostu ciepło, a w cieple się źle śpi. Idę teraz się ogarniać, bo jutro o 5:10 jest kolejny wyjazd, czyli znów zaczynamy pracę. Nie wiem, o której skończymy. Możliwe, że znowu będzie to 10 bądź 11 godzin.
No i tak cały dzień minął. Co robiliśmy? Od razu wam opowiem, co robiliśmy, bo to jest najważniejsze. I czy spoko praca. Sortowaliśmy mango, granaty, jabłka, pomarańcze, kiwi. Sortowanie, czyli przepakowywanie z jednych opakowań, wysypywanie z opakowań, plus idzie to wszystko na taśmie. Trzeba wybierać złe owoce, no i te złe owoce już się wysegreguje, wkładanie do następnych opakowań. Tak to wygląda sortowanie owoców. Przynajmniej tutaj, gdzie my jesteśmy. Jest sobota, więc mamy dzisiaj piąty dzień, nie, szósty. Szósty dzień pracy i ogólnie jesteśmy tutaj już siódmy dzień, więc cały tydzień za nami. Dzisiaj mieliśmy nadgodziny. Z nadgodzin to wyszło nam dzisiaj chyba, z tego co pamiętam, chyba 6 godzin i to z tego jest płatnych 5 godzin i 45 minut. Z tego jest tyle płatnych, bo przerwy są niepłatne. Mieliśmy 15 minut przerwy. Wczoraj była kontrola u nas, dlatego że mieliśmy tutaj rzeczy na biurku. Kilka rzeczy leżało na biurku i oni się o to przyczepili, że tak nie może być. Do tego mieliśmy buty niepoukładane, więc o to też się przyczepili, że są buty niepoukładane. I do tego jeszcze mieliśmy tutaj kilka rzeczy postawionych, chyba miskę, jakąś patelnię i garnek tutaj stały. Też o to się przyczepili, że my no nie można zostawiać nic na blacie, trzeba chować do szafek, ale w szafce nie ma miejsca, więc i tak stoi, to teraz stoi tutaj na górze i na kuchence te rzeczy stoją. Ogólnie mamy już wieczór, 22 godzina. Na szybko chciałem wam jeszcze pokazać, jak to wygląda sprawa z tym ogrzewaniem. Tu mamy ogrzewanie i tylko to grzeje, podłoga nie grzeje, ani tu podłoga nie grzeje. Grzeje tylko te i to bardzo grzeje, aż gorąco jak się dotyka, więc ogólnie ogrzewanie działa i aby je aktywować, to się naciska plus chyba FM, nie, RE, chyba tutaj się naciska plus, no tak, na plus i aż się zapali tutaj ta ikonka, o, się pali, to jest ogrzewanie, czyli ogrzewa, aż wyczuje temperaturę 30 stopni, to będzie za gorąco. Ogrzewa, aż wyczuje temperaturę odpowiednią. Więc będzie grzało. O, słyszałem, aż coś pstrykło. Nie wiem, czy to słyszeliście. Będzie grzało, aż będzie 25. Aż będzie 30 stopni. No to trochę przesada. Dajmy sobie na 20, najlepiej w nocy 19. Dajmy na to 19, żeby było legalnie. Nie no. 20 dajmy na to. No i samo teraz się wyłączy. Jak będzie temperatura 20 stopni, czyli zejdzie poniżej tej temperatury 20 stopni, wtedy dopiero się odpali ogrzewanie. Jeszcze jak na razie grzeje, bo się grzało. A tak ogólnie ja polecam oprócz tego taką jeszcze jedną rzecz zawsze mieć z sobą za granicą, czyli falerkę. Jest to falerka, już wam pokazuję, jaki model. NTM, jak widzicie, ma timer 12 godzin od 15 do 32 stopni i tam jakieś tam jeszcze inne szczegóły i 450 W pilocik. Ogólnie czy jest dobra czy nie, to nie powiem wam teraz, powiem wam dopiero gdy ją użyję, bo jest nowa, kupiłem przed wyjazdem, więc jeszcze nie korzystałem. Tu macie tam rozpiskę wszystkiego. Cicha, łatwa w użyciu, lampka kontrolna zasilania i tak dalej. Jak sprawdzi się, to na pewno polecę. Ogólnie jesteśmy w Rotterdamie przy wieży Euromast, ale mamy trochę problem, bo Odma
wywala olej do góry. Jak widzicie, wszystko brudne w oleju. Jeszcze leci trochę pary. No i co teraz? Trzeba będzie jakoś chyba mniej jeździć. Tak jak widać. Zamykamy maskę, zobaczymy, no. Tak to robię. Niestety odma jest zła. Nie kupujcie używanej odmy. Ja kupiłem używaną odmę i tak to wygląda, bo chciałem zaoszczędzić. Okej, idziemy trochę pozwiedzamy, kupimy bilet i zobaczymy. Dzisiaj akurat pracowałem gdzieś indziej. Dzisiaj układałem kostkę. Tutaj widzicie właśnie filmik. Holender tylko pokazał i jakoś było. Ale myślę, że dobrze, że był zadowolony, bo mówił, że naprawdę dobra robota. Bo poprzednia osoba, właśnie Polak z tej agencji, no po prostu dzisiaj po nim poprawialiśmy. Jestem w pracy. No ogólnie jeździmy tylko we dwóch, czyli ja z Polakiem, Holender już nie jeździ. Ja teraz prowadzę te auto. A zmieniamy kostkę, tak jak widać. Powymieniane, niektóre lepiej, niektóre gorzej trochę. Jedzie się ciarka, trzeba by przepuścić ją. Tak jak widać, kostka zaznaczona i ją się wymienia. Właśnie kuję, aby kostkę z wywalski wywalam do wiadra na wózku. Następnie je tam wyrzucam na przyczepkę. Agregat, młot. Niektóre idą ręcznie, niektóre trzeba łomem jeszcze podważać, tak jak to na przykład nie chce wyjść. Mimo że już wydaje się mało brakuje, ale nie chce wyjść, więc to łomem podważamy i wyrzucamy łomem. Kredo zaznaczane złe. Kolega wymienia, ja na młocie niszczę kostki. A jak to wygląda? Pracujemy codziennie po 10 godzin, przynajmniej staramy się, plus minus. I powinniśmy robić po 150 kostek dziennie, czyli na 10 godzin 150 kostek, 15 kostek na godzinę. Nie zawsze to wychodzi, bo przemieszczamy się z jednego miejsca do drugiego, czyli na przykład z jednego parkingu tutaj na ulicę. Tą ulicę mamy całą zrobić. I jeszcze tu poboczne uliczki i niby w 3 dni, chociaż wątpię, bo tego jest bardzo dużo. Mnóstwo jest uszkodzeń na kostkach, bo to właśnie między innymi przez to, że jeżdżą takie samochody jak ta śmieciarka, która jechała przed chwilą. Już takich nawet nie wymieniamy uszkodzeń, bo byłoby ich za dużo. Okej, wracam do pracy. Ogólnie pada mocno deszcz, ale mamy namiot na szczęście. I tak jak widzicie, mocno pada. Tam z tyłu mamy namiot, nic nie widać tak naprawdę. W lewo troszeczkę daj. O, teraz pojedzie. Dobrze? No mocno pada. Jeszcze dla was coś tam nagram przed całym wyjazdem, może jak to plus minus to wygląda. Wcześniej przede mną tutaj mieszkała jedna pani, która bardzo dużo alkoholu spożywała, za to ją wyrzucili.
w sumie można powiedzieć wynieśli, bo no mniejsza z tym, nie wchodźmy w szczegóły. Właśnie się zbieram do pracy i już niedługo koniec tego vloga, ale czekajcie na następny, bo mam nadzieję, że pojawi się szybciej niż zwykle, nie trzeba będzie czekać całego roku, a mam nadzieję, że tak plus minus